Olga, stało się coś strasznego, powiedziała Marta, dzwoniąc do swojej przyjaciółki. Co takiego? Odpowiada. Jestem załamana. Chodzi o mojego Adama. Już wcześniej widziałam, że był jakiś dziwny, zdystansowany, nie miał ochoty na seks. A teraz wchodzę przed chwilą do jego pokoju, a tam zabrane wszystkie jego rzeczy, a na stole kartka, na której pisze: to koniec, uciekłem z Mariolą. Ile razy mam ci powtarzać? Mówi się, jest napisane. Czy uważasz, że Olga ma wysoką inteligencję emocjonalną? Chciałbyś mieć taką przyjaciółkę, a może takiego pracownika? Inteligencja emocjonalna to coś, co wpływa na praktycznie każdą dziedzinę twojego życia, dlatego warto nad tym pracować. A jeżeli chcesz już teraz sprawdzić, czy twoja inteligencja emocjonalna jest na wysokim poziomie, to zobacz 6 oznak, które o tym świadczy. Zapraszam do oglądania. 1. Przyznajesz się do błędów. Wiesz, że każdy z nas je popełnia i to zupełnie normalne się mylić. W przeciwieństwie do większości ludzi potrafisz pokonać ten wewnętrzny mechanizm usprawiedliwiania się i zawsze szukasz niedoskonałości także po swojej stronie, żeby w przyszłości być lepszym. Ale przy okazji wybaczasz sobie i nie katujesz się poczuciem winy. Wiesz, że przyznanie się do błędu, który naprawdę popełniłeś, może tylko pomóc w relacjach z innymi ludźmi, nawet jeżeli na początku nie jest to najłatwiejsze. 2. Z drugiej strony przestajesz na siłę szukać winnych w każdej złej sytuacji, która się zdarza. Wiesz, że błędy popełniane przez innych najczęściej nie są zamierzone. Oczywiście jesteś asertywny, jeśli trzeba, wyciągasz konsekwencje, ale nigdy nie chowasz urazy i szybko wybaczasz. 3. Nie reagujesz emocjonalnie w napiętych sytuacjach, na przykład kiedy ktoś na ciebie krzyczy albo dostałeś bardzo złą nowinę. Podchodzisz do wszystkiego ze spokojem i dystansem. Nie pozwalasz sobie wejść na głowę, ale rozumiesz to, że jeśli ktoś jest rozgoryczony i cię atakuje, to prawdopodobnie nie należy do najszczęśliwszych ludzi, więc nie próbujesz się odgryzać ani mścić się. 4. Jesteś odporny na krytykę. Kiedy ktoś cię oczernia i miesza cię z błotem, to nie wpływa to na twoją samoocenę. Doskonale zdajesz sobie sprawę, że reakcje innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy cię nie znają, dużo więcej mówią o nich samych niż o tobie. Mimo wszystko starasz się dostrzec choćby ziarno prawdy w każdej krytyce, żeby być lepszym w przyszłości. 5. Nie próbujesz celowo obrażać innych ludzi. Nawet kiedy widzisz, że ktoś się w czymś myli, nie wylewasz publicznie na niego swoich żali, ale spokojnie, najlepiej prywatnie, informujesz, co ci się nie podoba. Do tego z szacunkiem i w jak najbardziej konstruktywny sposób. Wiesz, że to najlepsza droga, żeby dotrzeć do takiej osoby. 6. Nie poddajesz się łatwo naciskom grupy. Czerpiesz inspirację z działań innych ludzi, ale kiedy widzisz, że to, co robią inni, jest wbrew twoim zasadom, to idziesz swoją drogą. Nie szukasz na siły akceptacji ani aprobaty. Nigdy nie udajesz, że coś ci się podoba, jeżeli tak nie jest. Wiesz, że większość może się mylić, dlatego kwestionujesz wszystkie powszechne społeczne przekonania. Mam nadzieję, że co najmniej kilka z tych punktów, które wymieniłem, pasuje do ciebie, ale nawet jeżeli tak nie jest i wcale jest zero, to nic, nie przejmuj się. Pamiętaj, że inteligencja emocjonalna to coś, co możesz ćwiczyć i wystarczy, że skupisz się nad każdym z tych punktów z osobna i zastanowisz się, w jaki sposób możesz wprowadzić je w życie. Jeżeli to wideo było dla ciebie cenne, to proszę cię, podziel się z nim na swoim Facebooku, ze swoimi znajomymi albo w jakimkolwiek innym miejscu, bo jeżeli będziemy rozpowszechniali taką wiedzę, to będziemy żyli w społeczeństwie, które ma wysoką inteligencję emocjonalną. I tego nam wszystkim życzę. A jeżeli chciałbyś zacząć wprowadzać drastyczne zmiany do swojego życia, to małymi krokami, to zachęcam cię, żebyś zerknął na mój kurs Rok Zmian, gdzie przez rok, co tydzień stajesz materiałem mówiącym właśnie o tym, jak zmieniać swoje życie w bardzo skuteczny sposób, małymi krokami na 5 najważniejszych dziedzinach naszego życia. Więc jeżeli
ta wiedza Cię interesuje, to zerknij już teraz na stronę rokzmian.pl, bo tam za złotówkę dostaniesz porcję potężnej wiedzy. A teraz to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. I widzimy się już w następną niedzielę. Robert Marker.